Czwartek 15 grudnia 2016 roku, 18.14. To są wideo komentarze Bossa FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. DAX znajduje się pod oporem 11408 punktów, który był bardzo istotną taką propodażową barierą 30 listopada i 1 grudnia 2015 roku. Natomiast przebicie tej bariery otwiera przestrzeń rzędu 200, a nawet więcej punktów do dalszej fali wzrostowej. Zauważmy, że DAX w ujęciu średnich z 22 i 55 godzin podlega jakby presji wzrostowej. Znajduje się w układzie wzrostowym od 5 grudnia w układzie H1. Natomiast lokalne poziomy wygórowane według CCI są taką informacją, że tylko i wyłącznie najodważniejsi traderzy, którzy próbują wyszukać tutaj lokalne dołki w tak silnej fali wzrostowej, wiedzą o tym ryzyku, że kurs może ewentualnie ulec silnemu przesileniu zniżkującemu. Natomiast patrzą także pod tym kątem, że opory są ostatnio przełamywane. No i ta zmienność tutaj może nam jak najbardziej eskalować. Zobaczmy teraz na S&P 500, jak odmienny układ od DAX-a jest. Mamy tutaj konsolidację 2275 punktów, 2252 punkty. Wyjście z tej konsolidacji odpowiednio górą lub dołem i potwierdzenie tego wybicia przyczyni się prawdopodobnie do kolejnej fali. Natomiast średnie z 55 i 22 okresów pokazują słabą korektę wzrostową, podtrzymując impuls zniżkujący. Tak? Więc mamy taki propodażowy impuls zachowany. Jest tutaj także harmoniczna formacja, mniej więcej bad pattern, przez ostatnie 19-20 godzin i brak przełamania górnej granicy tej formacji rzutuje poniżej dolnego ograniczenia tej konsolidacji. Natomiast analogicznie w górę zanegowanie tego układu sprzęgającego w dół przyczyniłoby się prawdopodobnie do wyjścia średniej z 22 okresów ponad 55 i dałoby impuls na wzrost z przełamaniem oporu. Więc tutaj wszystko będzie się ważyło w tej konsolidacji. Podobnie jak na Dow Jonesie, bariery 19,753, 19,948 to układ spoczynku. Po wcześniejszym impulsie, takim bias do spadków, kurs podniósł się i testuje górne ograniczenie. Jego zachowanie to próba zejścia w stronę dolnego ograniczenia. Po wcześniejszej silnej interakcji zwyżkującej mamy tutaj dosyć nerwowe ruchy przy barierach zaporowych. Pierwsze wsparcia niekoniecznie muszą wytrzymać, pamiętajmy o tym. Zobaczmy teraz na FP20. Tutaj mamy konsolidację taką nieregularną trochę, na kształt diamentu 1935-1870, przy czym przy tym dolnym ograniczeniu jest tylko lokalne wsparcie, średnioterminowe dla układu H1 oczywiście, natomiast dla wyższych czasowych interwałów jest to tylko i wyłącznie taki lokalny dołek z 12 grudnia. Jego przełamanie to próba ruchu w stronę 1818-28 punktów, natomiast wybicie przez 1935 punktów to ruch w stronę 2000 punktów, 2007 punktów. Dziękuję za uwagę.